Witam Państwa, Paweł Guszała, zapraszam na Głos Ulicy. W dzisiejszym programie zajmiemy się sprawą kopalni Turów, a raczej kłopotów, które narastają wokół tego miejsca już od dłuższego czasu. Zapytamy naszych mieszkańców oraz turystów, którzy odwiedzają nasze miasto, co sądzą o całej sprawie i kto jest winny całemu zamieszaniu. Proszę pozostać z nami. Panie, myślą, że kto zawinił w całej tej sytuacji? Czesi, strona polska, a może ten nieszczęsny TSUE, czyli Europejski Trybunał Sprawiedliwości? No, oni też się wcinają, gdzie nie potrzeba. Czyli mówimy o Trybunale, tak? Europejskim? Nie. A kto? O Unii. O Unii ogólnie. Tak, o Unii, oczywiście. Czyli myśli pani, że no, tutaj cała ta sprawa? Polska to im tak... Nie leży. Nie leży. No, niestety, a my mamy prawo się bronić, tak samo. Jesteśmy Polakami, no niestety, Unia innych interesów pilnuje, no niemieckich. No i tak, no nie godzę się z tym. No. Ja uważam, że no i polski rząd, i Czesi tutaj. Czyli wina leży po obu stronach. Po obu stronach. Jakieś powinni naprawdę dojść do jakiegoś porozumienia, do polubownie, to przecież to jest niemożliwością, żeby zamknąć tę kopalnię, żeby, no ja nie wiem co, no kupa ludzi straci i co, im tyle pieniędzy, no przecież to my jako Polska to ile jeszcze, po 5 milionów dziennie, to przecież... 2,5 dokładnie na Polskę. No. Więc ja sobie po prostu tego nie wyobrażam. Ja myślę, że to się skończy jakoś, no może poniesiemy jakąś karę, ale czy ja wiem, czy to jest tylko nasza wina? A te relacje polsko-czeskie ucierpią pani zdaniem? No ja już myślę, że ucierpią, że już chyba, ucierpiały. Że już ucierpiały i teraz jeszcze, jeżeli nie daj Boże, by doszło do tego, że by jednak kazali nam płacić albo coś, to kto wie, jak to się może skończyć. Bezwzględnie. Polska? Polska. Polska w tym sensie, że nagłosiła, że nie zapobiegła temu, co powinna zrobić. No bo można było wcześniej już zająć się tą sprawą, no, oczywiście, prawda? Że tak. Jakoś zapobiegać tym skutkom. No, oczywiście, ja tak jak powiedziałem, jestem z innej części Polski. Ten problem znam tylko z mediów, więc nie potrafię powiedzieć zdecydowanie waszych tutaj lokalnych, ale obserwując tą całą sytuację, Polska przegapiła sprawa, rząd polski, koniec kropka. Taka jest przyczyna całej stanu rzeczy. Nie powiem panu, gdzie leży w tej chwili prawda, bo też nie zagłębiałam się. Słyszałam o sprawie, ale wolę się nie wypowiadać z tego względu, że... Ale z tych przekazów, które do pani dochodziły, jakie ma pani zdanie? Dochodzą na najróżniejsze przekazy. Wolę naprawdę nie ryzykować, zdecydowanie. No nie mam tak szerokiej, głębokiej wiedzy na ten temat. Na pewno problem trwa już od kilku lat. To jest niewątpliwe. Musielibyśmy dociec tej prawdy całej. Dzisiaj ta sprawa się bardzo skupiła akurat na naszym rządzie, bo to on jest u władzy. Jego decyzje niekiedy bardzo dziwne, wręcz prozaiczne, trudne dla mnie do zrozumienia. Podejmowane są tak, jak są podejmowane. Moim zdaniem ta kopalnia nie może być zamknięta z dnia na dzień. To już się wypowiadali fachowcy o tym. Nie jest sposób zamknąć kopalnię w jeden dzień, w dwa dni, w tydzień, w miesiąc. To jest ogromne przedsięwzięcie. Na dzień dzisiejszy nie mam też recepty. Myślę, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął tą sprawę, biorąc pod uwagę i stronę polską, i stronę czeską. Czyli to jest arbiter tak naprawdę. Tak uważam. Zdanie naszych rozmówców już Państwo znają. Teraz czekamy na Państwa. Oczywiście w komentarzach.